Proszę bardzo, pani poseł. Panie marszałku, panowie ministrowie, panie generale, Wysoka Izbo, pragnę przedstawić państwu sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej dotyczące przedstawionego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w drukach 2609 i 3178. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu skierowaliśmy projekt do procedowania w Komisji Obrony Narodowej, która wyłoniła nadzwyczajną podkomisję, której miałam zaszczyt przewodniczyć. W dniu 18 lutego 2015 roku przedstawiłam sprawozdanie podkomisji na Komisji Obrony Narodowej, czego wynikiem jest to sprawozdanie. Generalnie rzecz biorąc, projekt dotyczy zmiany ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a ma na celu skorelowanie regulacji odnoszącej się do funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia wojennego z przyjętą przez Sejm 21 czerwca 2013 roku zasadniczą reformą systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, a przede wszystkim zmierzających do dokonywania w tym obszarze funkcjonowania państwa niezbędnych uzupełnień. Wysoka Izbo, pierwsza ze zmian proponowanych w ustawie jest propozycja określenia ram czasowych obowiązywania czasu wojny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ proponowany zapis wzbudził wiele pytań przez państwa posłów, zwróciłam się do Biura Analiz Sejmowych o opinię prawną. Z uwagi na fakt, że były rozbieżności w opinii Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej i Biura Analiz Sejmowych co do tej materii, poprosiłam wyżej wymienione instytucje o spotkanie i uzgodnienie wspólnego stanowiska w tej kwestii, czego dowodem jest nowy zapis przedstawiony w stanowisku Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, a dotyczy to regulacji z uwagi na różnicę pomiędzy pojęciami stan wojny i czas wojny. Panie i panowie posłowie, proszę przenieść dyskusję w kuluary. To w znaczny sposób ułatwi nam realizację porządku obrad. Pani poseł, chwilę poczekajmy, posłowie wyjdą w kuluary i wznowi pani uzasadnienie projektu. Projekt ten wychodzi naprzeciw złożonej przez ministra obrony narodowej i szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego deklaracji przygotowania inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do dokonania w tym obszarze funkcjonowania państwa niezbędnych uzupełnień. W polskim prawodawstwie pojęcie czas wojny występuje w około 40 ustawach oraz w 70 rozporządzeniach. Warto podkreślić, że ustawy to dotyczą wielu obszarów działalności państwa. Odnoszą się bowiem nie tylko do działalności organów administracji publicznej, ale również do przedsiębiorców i organizacji społecznych oraz osób fizycznych. Regulacje dotyczące czasu wojny budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych, szczególnie w zakresie przedziału czasowego, w którym powinny one obowiązywać. Czas wojny to termin odnoszący się zasadniczo do czasu rzeczywistych działań wojennych, np. konfliktu zbrojnego na dużą skalę prowadzonego na terytorium naszego kraju. Ponadto proponuje się dodać przepis uprawniający prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do kierowania obroną państwa z chwilą mianowania i przejęcia dowodzenia przez naczelnego dowódcę sił zbrojnych podległego bezpośrednio prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zawiera także propozycję do określenia prawnej pozycji osoby wskazanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Rady Ministrów przewidzianej do mianowania na stanowisko naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Zakłada się, że osoba ta będzie przygotowywana do realizacji zadań wynikających z kompetencji naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Biorąc za podstawę treść artykułu 126 ust. 2 Konstytucji, wyrażającą ustrojową funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako strażnika suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności, niepodzielności jego terytorium, w projekcie przewiduje się, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów będzie postanawiał o dniu rozpoczęcia i zakończenia czasu wojny.
Ponadto w artykule 4a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej proponuje się dodać przepis ustęp 1 punkt 4b uprawniający prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do kierowania obroną państwa z chwilą mianowania i przejęcia dowodzenia przez Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych podległego bezpośrednio prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązanie to w sposób logiczny wiąże kompetencje prezydenta dotyczące kierowania obroną państwa z możliwością ich realizacji, które zapewnia mu Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, będący w istocie organem wykonawczym prezydenta w tym obszarze. Druga zmiana zawarta w artykule 4a ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dodawany ustęp 1b, ma na celu umożliwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej korzystania z pomocy kompetentnego organu, który będzie mu doradzał w procesie kierowania obroną państwa. Przewiduje się, że organem tym będzie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Powyższe rozwiązania zapewnią jednolity model kierowania przez prezydenta obroną państwa, realizowanego we współdziałaniu z Radą Ministrów, niezależnie od tego, czy kierowanie to będzie realizowane w warunkach stanu wojennego, czy też bez jego prowadzenia. W projekcie proponuje się uzupełnienie treści artykułu 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określającego sposób sprawowania przez prezydenta zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, o kompetencje w zakresie zatwierdzania na wniosek ministra obrony narodowej w drodze postanowienia narodowych planów użycia sił zbrojnych do obrony państwa oraz organizacji zasad funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia siłami zbrojnymi. Są to podstawy rozstrzygnięć przygotowanych już w czasie pokoju. Projekt zawiera także propozycję dookreślenia przez dodanie artykułu 5a w ustawie o powszechnym obowiązku obrony prawnej pozycji osoby wskazanej przez prezydenta na wniosek prezesa Rady Ministrów, przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Zakłada się, że osoba ta będzie przygotowywana do realizacji zadań wynikających z kompetencji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Określenie sposobu udziału tej osoby w przygotowaniach powinno obejmować w szczególności uczestnictwo we wspomnianych wyżej przedsięwzięciach związanych z obroną państwa, w tym występowanie podczas strategicznych gier i ćwiczeń obronnych w roli Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, jak też uczestniczenie w planowaniu użycia sił zbrojnych do obrony państwa oraz przygotowywaniu wojennego systemu dowodzenia siłami zbrojnymi. Osoba ta powinna zapoznawać się z wyżej wymienionymi dokumentami i procedurami oraz mieć możliwość wyrażania o nich opinii, w tym przedstawienie ewentualnych propozycji ich zmian. Wejście w życie projektowanej ustawy nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa. Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej w trakcie prac parlamentarnych i uzyskał aprobatę ministra obrony narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Myślę, że wyczerpano wszystkie uwagi dotyczące wyżej wymienionej materii i proszę Wysoką Izbę w imieniu Komisji Obrony Narodowej o uchwalenie zmiany tej ustawy. Dziękuję za uwagę.